Cześć, z tej strony Mariusz Bernacki, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym omówić temat wypłat na Amazonie KDP, ponieważ dostaję wiele wiadomości, komentarzy z różnymi pytaniami odnośnie właśnie wypłat lub też jakiego banku użyć, kiedy wypłata wpływa na nasze konto i wszelkie inne informacje odnośnie właśnie tych wypłat na KDP. Zapraszam. Jak możesz tu zobaczyć, KDP oczywiście informuje o wszelkich istotnych informacjach, wiadomościach związanych z wypłatami i wszystkim innym. Wystarczy jedynie poszukać. I pierwszą informacją jest to tak, kiedy są wypłaty. Jak widzisz, na przykład jest December i wypłata tu jest, kiedy otrzymujesz royalty, czyli jak na przykład teraz jest w grudniu, jeśli już zaczynasz zarabiać w grudniu, to wypłatę otrzymasz z końcem lutego, czyli 29 bodajże wpłynie już na Twoje konto. Czasami może być to minimalny poślizg, ale z reguły jest to już wtedy 29 na koncie. 25 oni chyba już zlecają płatność, powinieneś wtedy dostać e-maila. W zależności możesz dostać kilka e-maili, jest to zależne od tego, na ilu marketach sprzedały się Twoje pozycje. Jeśli na przykład na 10, no to dostaniesz aż 10 maili z informacją, że wypłata została zlecona i zostanie sprocesowana i tak dalej, i tak dalej. Teraz informacje, jakie konto w banku w ogóle należy używać, żeby dostawać tych wypłat. My zarejestrowani w Polsce oczywiście używamy domyślnego konta w euro, ponieważ tak nam pokazuje rejestracja w KDP. Jeśli mieszkamy w innym kraju, to używamy też, po prostu wpisujemy ten kraj i tam domyślnie pokazuje nam, w jakiej walucie zostanie nam wypłacone pieniądze. Jeśli możemy wybrać, to oczywiście wybieramy zgodne dla taką walutę, która będzie zgodna dla nas. Ja sam używam konta w Nestbanku, ponieważ mam je zupełnie za darmo, totalnie za nic nie płacę. Czy z niego korzystam, czy też nie, oczywiście korzystam, ale nawet jakbym nie korzystał i otworzyłem sobie rachunek w euro i po prostu na ten rachunek w euro, który podałem po prostu do KDP i oni mi przesyłają co miesiąc tam wypłatę. I ostatnio zauważyłem coś ciekawego, ponieważ z reguły to wypłacałem po prostu z konta bankowego tutaj złotówki i przesyłałem sobie na normalne konto i przewalutowanie miało miejsce po prostu w banku. A teraz postanowiłem, że jednak sprawdzę, ile i czy można to w ogóle coś oszczędzić na przesyłaniu w inny sposób. I tak można, ponieważ jeśli założysz sobie konto na Cinkciarzu, powiążesz konto bankowe, to w euro, na przykład, które masz w Nestbanku, może być też w jakimkolwiek innym banku, gdzie posiadasz po prostu konto walutowe w euro, powiążesz z Cinkciarzem, to możesz sobie wysłać te pieniądze, które masz w euro, na Cinkciarza i Cinkciarz z automatu może je przewalutować po swoim kursie i wysłać automatycznie na podane przez Ciebie konto bankowe. Może być to konto bankowe w złotówkach, na przykład w Nestbanku, w mBanku, czy w jakimkolwiek innym banku, nie ma z tym żadnego problemu. I tak jak Ci pokażę, ja tak testowo wysłałem część pieniędzy i miałem część pieniędzy 90,63 euro i próbując wysłać to w Nestbanku, kurs byłby na tamten moment, oczywiście nie są to dane z tej chwili, byłby to kurs 4,13 zł, więc dostałbym 374,98 groszy, a jednak po wybraniu opcji Cinkciarza kurs pokazał aż 4,29 i kwotę całkowitą pokazał 380,19 groszy, więc jak widzisz, no to jest już różnica duża, bardzo duża wręcz, przy tak niskich kwotach. A jeśli na przykład w ciągu miesiąca zarobisz 1500 zł, 2000 zł, czy tam w przeliczeniu na euro, no to możesz już stracić naprawdę minimum te kilkadziesiąt złotych na wewnętrznym przewalutowaniu. Więc warto się zapoznać z tym, aby po prostu nauczyć się wysyłać pieniądze do Cinkciarza. Jest on oczywiście darmowy w pełni. Nie wiem do ilu pieniędzy, ale ja wiem, już go dawno temu używałem. I można sobie bez problemu właśnie tutaj przesyłać za darmo. Ciebie to nic nie kosztuje, nawet złotówka, a jednak oszczędzasz masę pieniędzy. Na dzisiaj to by było tyle. Chciałem Cię poinformować o tym, jak właśnie te wypłaty sobie organizować.
i kiedy one przychodzą. Jak widzisz, tutaj masz wszystkie informacje, kiedy każdą z wypłat dostaniesz w ciągu roku. Możesz poczytać sobie te inne informacje. I tutaj jest wszystkie dokładnie podane rzeczy, nawet instrukcje, jak dodać konto bankowe. Więc tutaj w Help znajdziesz naprawdę wiele ważnych tematów. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, komentarza i kliknij ten przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, pozdrawiam Cię, cześć!